Was bardzo serdecznie, jestem kamerada i to jest kolejny odcinek z Ray Parts. Jo. A my budujemy sobie parking. No i naprawdę budujemy parking. I od strony drogi musi być wyjście. Tak, to będzie... Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. O, słonie. Żeby nie narzekali, że parkingów nie ma na tym lotnisku, wiecie o co chodzi. 4 5 2 3 4 5 4 5 Raz, raz. Cześć, słówki. No to nie może być. Będziemy robić tak. Trochę inaczej. Zatrzymamy specjalnie do tego czasu. I żeby tam ludzie się nie kręcili. To będzie raz. Inaczej raz. 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 Raz, raz, raz. To na przykład będzie tak. I tu wtedy będzie. No nie. Cztery pasty taśmówek. To będą wybudowane linki. To będzie istniało coś takiego, co się będzie nazywać drogą publiczną. Będzie to coś w rodzaju jednociągowej. Trzeba to równie. Dobra, musicie mi to nie rozbudować, żeby na to miejsce w ogóle nawet trochę wyrządzić. Dalej. Jeśli chodzi o dalszą sprawę z chodnikami. To będą przejścia dla pieszych. Tu będą przejścia dla pieszych. O, poszło mu dalej drogę. Jak miło. Small aircraft. Zaraz tutaj nie poradzi. Będzie taki chodnik. Będzie taki chodnik.
Dobra, i teraz ta, że ta mogła być droga. Te góry terminowe będą... Te dwa. Zamiast wrócić do siebie, stawić w drugą stronę. Więc na cóż, musimy mieć to jedna droga. Dwucieronka, ale to nie będzie to druga dwucieronka, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Aha, to tutaj wszystko jest ładnie wybudowane, jak to wszystko. Wyjście myślę. Nie były ze schody ruchome i takie rzeczy. Tykłe. Serio, pod terminałem? Wyjście z parkingu podziemnego pod terminałem. No zawsze będzie wyjście z parkingu podziemnego pod terminałem. Więc o nie powiem, będą mieli kawałek do przejścia tymi chodnikami. Tam coś jest? Nie, nie wiem. Znaczy jest check-in. Najbardziej doprawieni by oni musieli chodzić. Idźcie tu, idźcie. Tu i tu Kandera. Zrobimy to tam wszystko, co wam trzeba. Gdzie wy to macie? Macie, poczekaj. Muszę to odcinki na tym ubłaganie, ja tego wam potem nie nadążę wstawiać. Jeden za drugim, a nagrywam tych odcinków. Ja już zrobiłem naprawdę schody, jeszcze nie w tą stronę. No i teraz jest gitara. Tu będzie coś takiego. Nie jest zewnątrz, chodźcie z zewnątrz. No to ja tu muszę wyłonować coś takiego. Złożyć te ściany. Muszę robić więcej chodnika. Muszę zrobić windy. I...
Serio. Robiłem śmieszne rzeczy. Robiłem chodnik podziemny. Dobra, ja będę słuchać po normalnie. Jak się nie da, to się nie da. Dobra, jak to nasze podziemne parkingi, drodzy Państwo? Nie, mam jeszcze jedno pytanie. A, no, może coś takiego mi po prostu czyni. Może. Jeszcze zrobimy coś takiego. A widzicie, idą, przychodzą. Dobrze. Czy w jakimś tam małym stopniu, ale to działa. Dobrze. I się cieszę z tego powodu. Jak tam nasza operacja? A, idealnie. Inżynieria budowlana się zrobiła. Co nam dała, to ja nawet nie wiem. Automatyzacja. A! Możemy ulepszyć nasz pas na betonowy. Możemy ulepszyć betonowy, mamy światła podejścia. No super, że się podały. Happy nice. Jedną kratkę od i jedną kratkę od. Na przykład myślę, że przyziemienia byłby dobry. I wszystkie teraz stanowiska trzeba ulepszyć. Jeszcze teraz w tych czasach chyba są betonowe, nie? Czy pamiętam? Czemu jak ja to ulepszam, to one się od razu nie naprawiają, bo to muszę osobno ulepszać i osobno naprawiać. No super. Beton. 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 Beton.
Beton. Uczy się wykorzystywać beton jeszcze napraw. Beton. Napraw i beton. Napraw i beton. 30 tysięcy. Panie i panowie, już połowa pieniędzy poszła jeszcze. Tak, złożyłem rękę w poczynę. Nie, ja chciałem to naprawić. No widzicie, będzie ładno. No i to mi się podoba, zostało mi 500 tysięcy. No w ogóle w tych finansach nie mówię. No zawsze. Na 24 godziny zawsze jestem 10 tysięcy do przodu. Dzienny. No 544 zarabiam, wszystko wydaje mi 200 tysięcy na dzień. Ale jak zaliczyłem do tych jeszcze przed chwilą nasze rynkowe, które nie rynkowe, tylko betony, które wybudowałem, no to... Już... Nie, chociaż nie powiem, nie ma ludzi, że im się coś nie podoba. Jak tam nasze podziemne parkingi, aaa, warto przewozić. Bardzo dobrze funkcjonuje. Ta przepustowość tej drogi to powinna być lepsza. 300 pasażerów mamy u siebie. Wymagania spełnione. No i co tam, drodzy państwo? Co to? Jakoś infrastruktury na pewno rosnąć. Opłaty eksploatacyjne, no już nie ma rość. Jakoś terminal. Wysokiej jakości przedmioty, usługi dostępne. Łazienki macie, sklepy macie. Co wy chcecie, jeszcze więcej. Że piękne schody na dojście macie, żeby sobie wejść. Check-inów nie miara normalnie pełno. I zima na wierzchu. Wszystko śmieci. Cateringi, wszystko robimy. Wszystko. Dobrze wiem. Jetta 1. Czemu ty się nie wyrabiasz? Ja cię myślę, tu trzeba przypisać, żeby tu stopy. Dobra, tu pięknie. Ile mamy? 0 na tyle. Czemu pan ma być opóźniony? A, bo autobus jeszcze przyjeżdża. Czy nie? A się z panem stało, że pan miał być opóźniony? Papimos. O, nie to logiczne, papimos. Ja się nie wyrabiałem, ciągle startuję, ląduję, nie wiem co tu się dzieje. Dużo rzeczy naraz. A ja chciałem... Weź, co ja chciałem teraz? No to jest bardzo duże pytanie. Zrobiliśmy bagaże. Oni wychodzą stąd.
Ani do tego świata nie zajście. Morder bagaży w sumie. Dobra, tutaj chodźcie, widzimy. Budujemy odbiór nawiarzy. Tej ściany tu nie będzie. Nawiarzy. Wózek. Jest wjazd i wyjazd. Wyjdź. Co tutaj tylko sobie taśma przyjeżdża i ten. Ale nową nagarza zajmiemy się już w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i zobaczymy na razie. Cześć, pa, pa.